Flaszki. Edycja siódma. Sponsor Seven Bulls. Patronat medialny Kontestacja. Tomek Kolinko. Okej, jest na sali paru studentów, nie? To was jeszcze nie dotyczy. Konkretnie pieniądze, bo czas studenta nie jest za dużo wart. Ale mi chodzi o tych wszystkich pozostałych ludzi, którzy już byli dawno temu studentami i zachowują się skrajnie nieracjonalnie, jeśli chodzi o pieniądze. Takich kilka przykładów. Mam kolegę, który brał ślub. Wydał na organizację ślubu kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na wydrukowanie zaproszeń związanych ze ślubem, eleganckich zaproszeń, 500 złotych. Żeby wysłać do wszystkich, wydrukować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale gdy przyszło do strony internetowej i do płatności w internecie, stwierdził, że skorzysta z darmowej usługi, która daje taki masywny baner Groupona na samej górze, nad zaproszeniami dla znajomych. Pozbycie się baneru Groupona kosztowałoby go 15 zł, ale stwierdził, że to jest już wydatek, którego nie podejmie, mimo że wydał kilkadziesiąt tysięcy złotych na wesele. Dziwna sprawa. Inna sytuacja. Słyszałem o kobiecie, która jest profesorem na uczelni, czy tam prowadzi jakąś pracę, czy udziela się w nauce, coś w tym stylu, i potrzebuje masywnych ilości obliczeń, żeby realizować swoją pracę, obliczeń komputerowych. Niestety na uczelni ma do dyspozycji tylko słabe komputery. Pytanie brzmi, czy jest gotowa zapłacić $10 za komputery, za wynajęcie komputerów, które oszczędzą jej 10 godzin czekania na wyniki? I zrobią to dużo, dużo szybciej, w ciągu godziny albo pół. Okazuje się, że nie. Że ta osoba jest w stanie poczekać wiele godzin na wyniki obliczeń tylko po to, żeby nie płacić z własnej kieszeni $10. Podczas kiedy jej czas jest wart trochę więcej niż owe $10, jak można łatwo się domyślić. Dla mnie to nie ma sensu. Trzecia rzecz. Byłem na imprezie studenckiej. Był alkohol. Wódka, wino, piwo, szampan. Były papierosy. Były palone na tym, na zewnątrz oczywiście, żeby nie było. Były papierosy, były chyba nawet cygara, była fajka wodna. Ale kiedy przyszło, ktoś zaproponował, ej, zagrajmy w pokera na pieniądze, to gospodarz powiedział, hola, hola. Nie bądźmy hazardzistami, jeszcze się uzależnimy. Okej, jestem informatykiem, tak? Uczyłem się dużo czasu matematyki i wierzę w to, że logiczny świat jest bardziej wydajny. Ale jeśli chodzi o pieniądze, to my jako naród, ale w szczególności ludzie nauki, wyłączają logikę przy pieniądzach. Nie jestem w stanie powiedzieć czemu, ale wydaje mi się, że nasz świat byłby odrobinę lepszy, jeśli byśmy włączyli jednak tą logikę i zastanowili się. I chciałbym zaproponować taki wzór. Nie ma flomastra do pisania? Nie. Okej. Jak nie ma, to nie. Czas leci. Taki wzór. Znacie E równa się MC kwadrat. Więc ja chciałbym zaproponować taki inny wzór, żebyśmy wszyscy zapamiętali. I to jest złotówki razy X równa się godzina czasu. I jeśli jesteśmy w stanie zaoszczędzić swoją godzinę czasu, wydając 10 zł, to zróbmy to. Czy jesteśmy naukowcami, czy to jest nasza prywatna kasa, czy też nie, zróbmy to, zaoszczędźmy. Nie bójmy się wydawać pieniędzy w internecie i nie bójmy się wydawać pieniędzy w ogóle, bo pieniądze to nie jest nic mistycznego. I tylko tyle chciałem powiedzieć w moje 3,5 minuty. Mam nadzieję, że do niektórych dotarło. Dziękuję. Była to flaszka edycji siódmej. Sponsorowała nas firma Seven Bulls, tworząca oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. sevenbulls.com. Patronat medialny i realizacja Radio Kontestacja. kontestacja.com